Posłowie Konfederacji powinni zostać bardzo przykładnie, zdecydowanie i mocno ukarani, dlatego że to jest odpowiedzialność też za drugiego człowieka. To pokazuje, jak podchodzą do obywateli, do ludzi posłowie Konfederacji. Nieodpowiedzialnie. My dzisiaj apelujemy do wszystkich, żeby nosili maseczki. Chodzi o bezpieczeństwo nie tylko nas samych, ale o bezpieczeństwo ludzi, którzy są wokół nas. O bezpieczeństwo ludzi starszych, chorych, schorowanych. Posłowie Konfederacji niestety, ale nie dostosowali się do tych obostrzeń. Cały czas kontestują to, że jest pandemia, a my dzisiaj widzimy, ile jest zachorowań, widzimy, ile ludzi umiera. To jest odpowiedzialność. Kurwa, jebana szmato. Kurwa, proszę w czas, ja pierdolę, no jak tak kurwa można, no. Nieodpowiedzialnych posłów i... Ja pierdolę, szpitale wszędzie pozamykane, ludzi nie przyjmują, kurwa, w ogóle i wszyscy na koronę chorują, kurwa, tylko. To dzisiaj jest właśnie pokaz, jak traktują drugiego człowieka, jak traktują poważnie. To jeszcze na koniec pytam o budżet, czy na początku tego roku, w tym pierwszym kwartale, kiedy...